Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Zmiana warty. Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Za mikrofonem Agata Kędzierska, a moim dzisiejszym gościem jest pani komisarz służby celno-skarbowej na stanowisku kierownik zmiany w oddziale celnym w porcie lotniczym Kraków-Balice, pani Jolanta Grela. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czym się pani zajmuje? Jak wygląda taki przeciętny dzień właśnie z pani poziomu? No ja pracuję w porcie lotniczym, pracujemy 24 godziny na dobę. Ma pani nocki? Tak, pracujemy w nocy, pracujemy w systemie zmianowym. Mhm. Uważam, że jest to praca bardzo ciężka, odpowiedzialna, pod presją. No mój dzień wygląda, nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby ten jeden dzień wyglądał tak samo jak ten poprzedni lub następny. Każdy dzień wygląda inaczej. Moja praca, ponieważ jestem kierownikiem zmiany, więc muszę zorganizować na początek pracę funkcjonariuszy, czyli przypisać im stanowiska, przypisać im sprzęty, przypisać im pracę, zorganizować, przeanalizować loty na służbie, przeanalizować ilość lotów, wytypować podróżnych i oczywiście skupić się na zadaniach, które mamy także od przełożonych. Każdy dzień jest inny, każdy dzień jest różny i uważam, że jest to praca, która wymaga wielkiej odpowiedzialności, ale w ogóle chcę powiedzieć, że nasza praca niesamowicie łączy się z tym, co się dzieje na świecie. Z wojnami na świecie. To wszystko ma wpływ na naszą pracę. Tu nie możemy sobie powiedzieć, że jutro będzie tak, a za rok będzie moja praca wyglądać tak samo. Może się okazać, że za rok, no nie daj Boże, będziemy mieć jakąś inną sytuację na arenie międzynarodowej i czy nie daj Boże wyjść z Unii Europejskiej, no i wtedy zupełnie wszystko się zmienia. Oddział celny Port Lotniczy Kraków-Balice tworzą profesjonalni i bardzo skuteczni funkcjonariusze, którzy realizują różnorodne zadania. Od kontroli bagażu i przemieszczania się towarów, po zadania na stanowisku tax-free. Ten wachlarz przepisów, który jest na lotnisku, jest bardzo ogromny. W tym momencie, gdybyśmy popatrzyli na zadania funkcjonariusza celno-skarbowego na lotnisku, jest to praktycznie zadanie tylko obsługowe, ale też nakładanie mandatów, wszczynanie postępowań, sporządzanie protokołów karnych, sporządzanie spraw karnych. To jest wachlarz bardzo duży. Poza tym, jak patrzymy na przepisy, które mamy na lotnisku, to zobaczymy, że to jest ogrom przepisów, nie tylko związanych z normami ilościowymi, przewozowymi, ale też wywozowymi. A dlaczego pani wybrała właśnie raczej te mundurowe zadanie niż cywilne? Dlaczego wybrałam? Wtedy rzeczywiście może nie było tak wiele kobiet, ale zawsze lubiłam lotnisko. Zawsze lubiłam samoloty, lotnisko. No to taka może jakieś marzenie młodej dziewczyny, która może chciała być wtedy stewardessą. Wtedy to były czasy troszkę inne, niż nie było Unii Europejskiej, nie było otwartych granic. Każda podróż wtedy to była jak podróż w kosmos. Więc wtedy samoloty to były dla mnie takie okno na świat, okno, nie wiem, na inne życie, więc pewnie to mnie tak troszeczkę zmotywowało. I oczywiście mundur. Bym miała spotkać strażników celno-skarbowych, gdzie mogę ich zobaczyć, gdzie będą się pojawiać? Oczywiście może pani spotkać na granicy państwa. Oczywiście mówimy o tu blok wschodni, w portach lotniczych, w portach morskich, ale też na drogach i w ruchu kolejowym, a także w urzędach pocztowych, tak? Przesyłki pocztowe. I to wszystko jest kontrolowane, na to wszystko oczywiście. Są zasady i normy? Tak, oczywiście, ale nie będę widział wszystkich, bo tutaj musiałybyśmy tutaj o wszystkich normach rozmawiałybyśmy do północy. Możemy powiedzieć o normach lotniskowych. A jak pani myśli, skoro pani pyta o normy ilościowe i wartościowe? Proszę mi powiedzieć, bagażu osobistym. Wyjeżdża pani do Egiptu z rodziną. Ile pani może przywieźć alkoholu?
alkoholu. Myślę, że i tak bez zgłaszania tego wszystkiego. Alkoholu, no nie wiem, do litra? 1 litr tylko. A wina niemusującego na przykład? A piwa? Jest inny rozdział między. Oczywiście. Między. I teraz tak, każdy podróżny, który wyjeżdża, każda osoba zwykła, która wyjeżdża za granicę poza Unię Europejską, czyli tak zwanych krajów trzecich, bo my tak nazywamy to, nie ma pojęcia, jakie są normy ilościowe. Nie ma pojęcia, że może tylko przywieźć na przykład w transporcie lotniczym towary czy zakupy do równowartości 430 euro. Niestety powyżej tej kwoty trzeba zapłacić cło. A co grozi, jeżeli ja tego nie zgłoszę i nie zapłacę cła, a zostanę... Mam dać sprawę karną, pani zrobimy. Uważam, że takie rzeczy powinno się mówić, ponieważ bardzo wiele osób jest karani są przez niewiedzę. Jeżeli wyjeżdżamy jednak do tego kraju trzeciego, jednak wyjeżdżamy, jeździmy, a Polacy bardzo wiele wyjeżdżają, wiele podróżują, naprawdę normy ilościowe ich nie interesują. A jeszcze zapytam, jeżeli są te takie próby przywożenia różnych pamiątek, jakie są rzeczy, które najbardziej panią zaskakują, jeżeli ktoś przyjeżdża na nasze lotnisko krakowskie? Mhm. Co jest takim zdarzeniem, które tak będzie tą panią celnik zazwyczaj zaskakiwać? Mhm. Czy to są jakieś codzienne sprawy? Panie redaktor, mało rzeczy już mnie zaskakuje, ale powiem szczerze, że kiedyś sobie zrobiliśmy taki ranking najdziwniejszych rzeczy, jakie zatrzymała Krajowa Administracja Skarbowa w Polsce. I na przykład zdziwiliśmy się jako funkcjonariusze, żeby na przykład sobie przywozić gruczoły bobra europejskiego, bo to miał być prezent. Zastanawiam się czasem, kto takie prezenty zamawia. Z jakiej okazji? Bóbr europejski objęty jest w Polsce częściową ochroną gatunkową. Zastanawiam się, kto chciałby mieć kilogram organów wewnętrznych tego chronionego gatunku ssaka. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym chciała taki prezent, ale może są takie osoby, które... Zastanawia mnie to, bo przecież w Polsce mamy tyle bobrów. Ale nie tylko takie rzeczy przywożą ludzie. Nie tylko podróżni. Podróżni potrafią mieć naprawdę bardzo wiele pomysłów. Tutaj mieliśmy taką studentkę stomatologii, która przywiozła w bagażu swoim rejestrowanym. Bardzo się wtedy zdziwili w funkcjonariusze, bo to miała być rutynowa kontrola. Polegała właśnie na prześwietlaniu bagaży, bo to też jest ich rola, za pomocą urządzenia rentgenowskiego, bo też mamy te urządzenia. Każdy bagaż podlega takiej kontroli? Oczywiście. No i ku zaskoczeniu funkcjonariuszy w jednej z walizek na lotnisku na obrazie pojawił się kontur. Okazało się, że to była ludzka czaszka. Prawdziwa taka... Tak, i oczywiście okazało się, że studentka stomatologii, która studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, nie posiadała stosownych dokumentów zezwalających na przywóz szczątków ludzkich do Polski. Takie rzeczy są zabronione. Takich rzeczy się nie przywozi. To już nie jest mandat, to już jest postępowanie karne. Tak. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przywóz jakiejkolwiek zwłoki, szczątków ludzkich, wymagane jest zaświadczenie polskiego konsula stwierdzającego, że zwłoki lub szczątki mogą być wprowadzone na terytorium RP. Oczywiście ja mówię tylko tak bardzo ogólnie o tych przepisach, bo nie będę tutaj czytać wszystkich przepisów. To już jest profesjonalna sprawa. Chcę tylko wam powiedzieć, że ten wachlarz przepisów jest ogromny. To nie tylko są mandaty, to nie tylko są sprawy karne, ale właśnie też co chcę powiedzieć, Krajowa Administracja Skarbowa właśnie nie tylko zajmuje się poborem podatków i walką z szarą strefą, ale właśnie też chroni rynek przed napływem towarów, które niosą zagrożenie dla życia. Rozmawialiśmy teraz o tych takich turystach nieświadomych, którzy po prostu czegoś nie zgłosili, bo nie wiedzieli, a bardziej taki przemyt, czy to są w ogóle częste sytuacje, czy często się do nas coś przemyca? No oczywiście, że tak. No, ja nie wiem, czy to było nieświadome do końca, tego nikt nie wie. Tak naprawdę to, że ktoś mówi i próbuje, że tak powiem, wyjść z tej sytuacji. Wyjść z sytuacji, mówić, że ja nie wiedziałem i tego do końca nie wiemy. Ktoś, kto przekroczył pewne normy ilościowe lub przywozi cokolwiek niezgodne z przepisami, to jest już przemytnik.
A gdzie trafiają te rzeczy, które są właśnie na przykład nielegalne albo nadmierne? Co się z nimi dzieje? Oczywiście posiadamy magazyn depozytowo-celny, gdzie tam jest wszystko składowane, a do momentu uregulowania tego statusu lub uregulowania sytuacji dochodzeniowo-śledczej. Oczywiście sprawa jest prowadzona dalej i sprawa prowadzona jest dochodzeniowo-śledczym, w referacie dochodzeniowo-śledczym. Więc tutaj jakby my jesteśmy tą pierwszą linią, my zatrzymujemy. My tutaj jesteśmy osobami, które zatrzymuje, poddani są kontroli bagażu przez nas, natomiast resztę... Inne służby się tym zajmują. A czy jest w roku jakiś czas, kiedy jest nad wyraz więcej takich prób przemytu? Wakacje są bardzo trudne dla nas. Zawsze jest bardzo wiele pracy. Wakacje są takie najbardziej dynamiczne, najwięcej. No, mamy największą ilość podróżnych. Wiadomo, że wtedy mamy największą ilość ujawnionych właśnie towarów CITES. Gdybym miała kota, chciała przywieźć takie zwierzątko nie na masową skalę, tylko moje prywatne, jak to wygląda? Oczywiście każde zwierzątko, które towarzyszy podróżnemu, tak? Mówimy o zwierzętach domowych towarzyszących podróżnym, czyli psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk, mogą być przywożone do Polski pomiędzy oczywiście państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza Unię, ale muszą być spełnione warunki. Po pierwsze, zwierzątko musi posiadać elektroniczny identyfikator, który jest sprawdzany przez funkcjonariusza celno-skarbowego właśnie elektronicznym chipem. Identyfikatorem, tak. Zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia, paszport zwierzątka lub świadectwo weterynaryjne. Czy ten paszport jest podobny do takiego ludzkiego? Jest na przykład imię zwierzaka i zdjęcie? Zdjęcia chyba nie ma, nie pamiętam, ale na pewno jest tam wszystkie, na pewno jest numer chipu, jest chip, jest wszystkie szczepienia i oczywiście pieczątki lekarza. No taki paszport, tak jak książeczka niebieska. Przeważnie są niebieskie takie, no taki paszport. Można powiedzieć, że jest bardzo podobny do tak ludzkiego, jak już mówimy o paszporcie. No przyjemny paszport. A gdyby teraz tak bardziej przejść od pani perspektywy, mamy tego podróżnego, on przylatuje na lotnisko. Czy są różne sytuacje, które towarzyszą temu przylotowi? Czy na przykład są jakieś powitania, które panią zaskakują? Czy jakieś sytuacje, które pani wspomina jako takie właśnie zabawne? Powiem szczerze, że nie wiem, czy cokolwiek już mnie zaskakuje w tej pracy w lotnisku. Jeśli widzę na przykład przylot ze Stanów Zjednoczonych, górali i na przykład widzę góralską muzykę w poczekalni, która śpiewa "Góralu, czy ci nie żal" w odlocie, albo młodzieżowy zespół, nie wiem, jakiś folklorystyczny, gdzie tańczy na parterze na dole lotniska. No, czy mnie to dziwi? Chyba nie. Albo widzę, nie wiem, tysiące na przykład ludzi, którzy stoją z nazwiskami osób, które muszą odnaleźć wśród tych jak podróżnych. W filmach amerykańskich? Dokładnie tak. Także tutaj chyba mnie nic nie zdziwi. Co może być? No, ludzie się witają, płaczą. No, co mnie zaskoczyło tak w ogóle w mojej pracy. Co panią tak naprawdę zaskoczyło, że pani się nie mogła aż pozbierać? Pamiętam 2016 rok, to były Światowe Dni Młodzieży, kiedy pielgrzymi przylatywali też w ilościach ogromnych. Masowych. I to byli przesympatyczni ludzie, przesympatyczna w ogóle grupa. I w ogóle to był taki klimatyczny wtedy okres, wspaniały uważam, kiedy naprawdę czuliśmy, że jesteśmy jednością i czuliśmy, że wtedy jesteśmy naprawdę ważni. I muszę wam powiedzieć, że przyleciała grupa około 50 osób z Urugwaju i z Ekwadoru. I te osoby przylatując, już będąc na sali przylotów, w momencie, kiedy nas zobaczyli, bo my jesteśmy na tej pierwszej linii, zobaczyli trzy dziewczyny, kobiety o jasnych włosach. Miałam takie wrażenie, że to było bardzo ważne. A to muszę jeszcze słuchaczom powiedzieć, że właśnie przede mną siedzi pani Grela, która ma tutaj blond włosy i jest właśnie kobietą w mundurze. I miałam wrażenie, że ta grupa
która być może nigdy w życiu nie była w Europie, być może nigdy w życiu nie byli poza swoją miejscowością, bo to byli nie tylko ludzie, to byli pielgrzymi, którym finansowano niektóre podróże, to byli naprawdę bardzo sympatyczne, że to była ta grupa. I miałam wrażenie, po raz pierwszy czułam się jak celebrytka, ponieważ zostałam wciągnięta w tą grupę. Zaczęło się od pierwszego zdjęcia, od jednego zdjęcia, skończyło się na 50 zdjęciach tych samych. Tak w razie występowałyśmy jak gwiazdy filmowe na ściance. Nie było możliwości po prostu odmówienia, bo jeśli jednemu odmówiłaś, to drugi się obraził. Po prostu stałam jak celebrytka, jak gwiazda filmowa i każdy pielgrzym z tej Ameryki Południowej robił sobie ze mną zdjęcia. Gdyby pani miała powiedzieć, czego nauczyła się pani w pracy, bo to jest praca z ludźmi, co to daje tak nawet dla samego siebie? Jako kobieta muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że ta praca dała mi niesamowitą pewność siebie. Jak sobie przypomnę siebie, kiedy przyszłam wtedy, a teraz, to jest jakbym zobaczyła dwie różne osoby. Ze mną dzisiaj w studiu była pani komisarz służby celno-skarbowej na stanowisku kierownik zmiany w oddziale celnym w porcie lotniczym Kraków-Balice, pani Jolanta Grela. Dziękuję serdecznie.